Witajcie. Przyszedłem tu po deszczu, bo słuchajcie, no mam zrobić tą próbę, ale jak, no przecież ja tutaj się utopię. No i co, i oczywiście dostaliście film nie po kolei, nie ten co trzeba. Sam się śmiałem, a w ogóle byłem na wyjeździe ostatnio, bo zabrałem syna na ryby. No i co, i tak patrzyłem, mówię, kurczę blade, ja chyba puściłem ten film co nie trzeba, co mnie nie miał pójść, o tym jak już talerzówka jest zrobiona. Ale co tam, trudno. Dzisiaj w każdym razie za to widzicie film, który miał być pierwszy. A ja przyszedłem zobaczyć, co tu słychać na polu. No i powiem wam, że specjalnie założyłem filce. No i o matko. I wiecie co? I już mam mokro w tych filcach. Chyba są dziurawe. No ludzie, to nie ma sensu. No dziurawe. To nie ma sensu. O, patrzcie, widzicie? Orzesz ty. Ale tam pod spodem jest twardo. Bo czuję, że już mi się noga nie zapada. Czyli tylko to, co glebogryzara tutaj zrobiła. A pod spodem jest twardo. Także nie tak prawie twardo, tylko to po prostu jest twardo i dobrze się stoi. Także tutaj raczej bym się nie obawiał, że się zapadnę, ale roboty nie będzie. Musi to wszystko ocieknąć. Musi. Nic, miałem nadzieję, że przyjadę. Na razie nie będzie roboty w polu w tej sytuacji. O matko, całe buty mokre. Ale co? Słuchajcie, jest wilgotno, parno. Bardzo możliwe, że grzyby powinny się pojawić. No i co? A w każdym razie co do tej pogody, no to tak jest od kilku dni. Także nie da się niestety, nic nie poradzę. Przyjechałem tutaj samochodem z wielką obawą, czy po prostu stąd wyjadę, czy nie będę musiał iść na piechotę. Ale tak jakoś wycofałem, że ten, no jest błotko, jest niestety, trzeba będzie poczekać sporo, nic się na to nie poradzi. W każdym razie, jeżeli by słońce pozwoliło, poświeciło trochę, żeby to osuszyć, to przy okazji bym się zajął trochę zatorami, bo miałem to zrobić, tylko ze względu na robotę w polu, dla mnie to jest ważniejsze. No ale teraz tak, w polu nie porobię, bo widzicie co się dzieje, a z kolei przy zatorach nie porobię, bo cały czas pada. Dzisiaj przecież dopiero co przed chwilą przestało padać, a tak to cały czas jest. Także tutaj niestety taka sprawa i tak to wygląda. No nie wiem nawet za co się wziąć, kurczę blade. Coś muszę pomyśleć, jadę zobaczyć jak wygląda ta maszyna. No przyjechaliśmy z drugiej strony pola, ale jeszcze zanim, to słuchajcie, no taka pogoda, że tu powinny po prostu grzyby rosnąć jak nie wiem co. Przy okazji się tu rozejrzę, bo tu mam takie miejsce, że jak się pojawiają grzyby, to pierwsze tu. A pachnie bardzo grzybowo, muszę wam powiedzieć. Pewnie wy już widzicie, tylko ja jestem taki ślepy. Przejdziemy jeszcze tutaj kawałek, a potem pójdziemy zobaczyć na grykę, bo jestem bardzo jej ciekawy. Ciekawe, czy coś tutaj, jakieś ptaszysko, kracze, czy coś tam, nie wiem. No bo widziałem w ogóle, że już pokazujecie, tam się chwalicie, że u was grzyby są. No to mówię, sprawdzę, może i u mnie. Ale coś nie widzę. Żeby chociaż trójaki się pokazały, to człowiek by też już coś wiedział. No
No nie, bo jakby miały być, to już by były tutaj. A na razie tu nic nie widać. To znaczy, że jeszcze nie czas. Dobra, mniejsza z tym. No tu jest tak zwana pustynia, na której nic nie chce rosnąć. Tutaj pesz nawet zdycha. I to bez żadnych środków ochrony roślin. Ten kawałeczek tu. Także tutaj widzicie, nic tutaj nie rośnie. No ale to już mówiłem wam w kilku filmach, że tutaj planuję zrobić szkółkę takich, nie wiem, drzewek. Jakieś, nie wiem, świerki srebrne. Jakieś cuda na kiju. A tu? Nie wiem, czy to słychać, ale praca w re. Jak to mówi Agromazury, śnieg spadł. Miód będzie, ale wiecie co, oprócz tego, czy miód będzie, to mnie interesuje, czy plon będzie. Bo tutaj w tym miejscu są te piachy i ta gryka naprawdę urosła tutaj niziutka. Natomiast kwitnie pięknie. No pszczół to tu naprawdę są chyba wszystkie pszczoły z okolicy przyleciały. Natomiast tam już, powiedzmy stąd jakieś tam 10 metrów, to już jest już taka wysoka, około metra ma na pewno. Natomiast ta jest taka niska tu, ale no pięknie pachnie. No i gryka, mam nadzieję, że się uda. I będzie z tego plon. Ale jeszcze oprócz tego, że tutaj na tą grykę w tej chwili patrzę, tu jesteśmy. A nie wiem, czy widzicie tam na horyzoncie też taki biały pasek. To właśnie jest tam ta druga część gryki. Bo ja stąd to dobrze widzę, nie wiem jak wy na kamerze. W każdym razie tak, jeszcze zobaczymy do maszyn. No i w ogóle jak tutaj to zrobić, żeby tą gorczycę wysiać. Najpierw musi być talerzowa. A najpierw, zanim talerzowa, to najpierw musi to wszystko zejść. Tutaj bym jeszcze porobił, podejrzewam, bo tu, ale co, będę na tym piachu siał, jak tutaj nic nie chce rosnąć. Widzicie, nawet to kolor piasku jest na wierzchu, no po prostu to jest piach. No, tutaj trochę czarno, znowu piach. Także to się nie nadaje, ten kawałek do niczego. No nie wiem, co w każdym razie z nim zrobić. To jeszcze zobaczymy. W każdym razie co, jadę zobaczyć jeszcze do... aha, bo miałem wam powiedzieć jeszcze sprawę z czerwoną 60-ką. Bo nie było czasu. Ostatnio miałem tam awarię taką, że ten, bo tam pytacie, po prostu podłącz tu, to tamto i tak dalej, taki bałagan po prostu w tym wszystkim, bo jedni mówią, żeby to, drudzy mówią, żeby tamto, a ja robię co innego jeszcze. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to po prostu, że awaria była taka drobna z 60-ką. Mówiłem wam, że biegi zakleszczyłem. No i się zastanawiałem, co się tutaj stało i dlaczego tak się dzieje. Nie mogłem sobie z tym poradzić. No ale okazało się, Robert przyszedł, sprawdził i stwierdził, że no, kombinował naprawdę, po prostu tam dużo rzeczy przy tym porobił. No i mówi, jedyny przypadek, dlaczego to nie działa, to jest to, że zamki są po prostu kiepskie. A kupowałem też nowe, no i okazuje się, że jak zwykle te wszystkie części są takie po prostu te chińskie, indyjskie, czy jeszcze jakieś tam inne, po prostu taka lipa, że głowa boli. No ale pojadę, kupię jeszcze raz, tylko że może inaczej, tym razem do hurtowni, którą mi polecaliście. Więc tam po prostu zrobię te zakupy. Kupię tych zamków, nie wiem, z 5. Bo 3 muszę wymienić na pewno, bo one po prostu tam, te biegi mi nie chciały się, potem wałek nie chciał się włączyć, żeby się właśnie tur podnosił i tak dalej, i tak dalej. No ale jakoś to w każdym razie wyszło. No i ten. No i teraz w tej chwili 60-ka jest w porządku, ale okazuje się, że ja tam kupiłem, pamiętam, pompę do podnośnika i ona była wymieniona. Słuchajcie, nie popracowała długo i padła, też znowu chinol. Ja po prostu już nie mam siły, a najgorsze jest to, że nie mam rachunku, więc muszę ją po prostu wywalić i kupić drugą pompę, ale tym razem już rachunek zostawię jako gwarancję.
żeby miało to ręce i nogi, więc będę wymieniał pompę do podnośnika, bo naprawdę ona jest słabiutka, nie chcę podnosić. Także musiała tam po prostu coś się musiało stać, co nie wiem, ale będę kupował już od razu wzmocnioną, więc uprzedzam wasze pytania wszystkie, że kup wzmocnioną i tak dalej. Tak, kupię wzmocnioną. To jest to, bo muszę ją wymienić. No i w sumie dopiero czerwona pójdzie do roboty. Także tak sytuacja wygląda. Jedziemy tymczasem jeszcze zobaczyć do Talerzówy, bo mówię, no ja to chyba, że może tu bym zrobił tą próbę. Tu jest dosyć twardo, tu jest taka lekka górka, ale co z tym piachem? Zapowiadają dzisiaj znowu burze i deszcze jeszcze, także to widzicie, no nie ma jak. Pewnie jak wsiądę, to spadnie deszcz z piorunami. Zawsze tak jest. Jak człowiek się przygotuje do roboty, to ten... A mówię, wyłapałem, w tej chwili wyszedłem z domu, bo mówię, nie pada. Kita na pole zrobić rekonesans. No ale przed chwilą, jak jechałem, właśnie w radiu mówili, że zapowiadają burze i deszcze w całej Polsce. Intensywne opady, więc trzeba czekać. Dobra, jedziemy jeszcze zobaczyć 60. No, jesteśmy przy ciągniku. Maszyna gotowa do roboty, nic tylko robić. No ale... Ale jak? Tak dzisiaj myślałem po prostu o tym, że ona podniosę ją, podniosę i przejadę w każdym razie. Tam Franek Kimono mówię, że ona będzie mi latać. Nie będzie latać, ona tylko po prostu, jak się delikatnie skręca, to koło po prostu rzeczywiście wtedy robi różne cuda na kiju. Dlatego po prostu jak maszyna pójdzie prosto, no to ona będzie szła prosto. Także to zauważyłem, że można nią nawet jechać nieco szybciej, no, na tyle szybko, ile można z maszyną jechać. To można, ale na zakrętach to już trzeba raczej ostrożnie, ponieważ ona mocno się wychyla zupełnie w inną stronę. Także znaczy przy skrętach po prostu tam wystarczy kołami z przodu lekko, a to kółko już tutaj szaleje. To rzeczywiście są takie numery. Także to trzeba będzie tutaj raczej ostrożnie. No i widzicie, miałem przyjechać następnego dnia, a tu kiszka. No i co w każdym razie, Paweł, tam pisałeś o tym, że jest... Maszyny są takie, powiedzmy, jako wynalazki. No są wynalazki, ale mam nadzieję, że porządne. W sumie tak jak teraz koło niej staje, to ona nie jest taka wcale wielka. Powinna sobie ta 60 z nią poradzić. Zobaczymy tylko waga. Dobra, tyle z dzisiejszego takiego opowiadania, co tu wkoło mnie i co mnie czeka. Czekam, żeby tylko pogoda pozwoliła. No i wracam do roboty. Trzymajcie się. Cześć.